Cześć! Czy wiesz, że wiele wyrażeń w języku angielskim, których używamy do dziś, pochodzi z łaciny? Oto niektóre z nich. I.e. id est, that is. Używamy go wtedy, kiedy chcemy doprecyzować, co mamy na myśli. Zdanie podrzędne, zaczynające się od I.e., wydzielamy przecinkami. W skrócie po każdej literze stawiamy kropkę. Kiedy odczytujemy takie zdanie na głos, wypowiadamy albo I.e., albo zamieniamy na that is. The Gang of Four, i.e. Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides, published design patterns in 1994. E.g. Exempli gratia, for example. Używamy tego, kiedy wymieniamy przykłady w jakiejś kategorii. Stawiamy kropki po każdej literze, a wymienianą listę wydzielamy przecinkami. Tutaj również w wymowie mówimy e.g. albo for example. Creational patterns, e.g. builder or abstract factory, deal with object creation mechanisms. Etc. i tym podobne. Stosujemy na końcu wymienianej listy, raczej nie zastosujemy go z e.g., to znaczy stosujemy albo jedno, albo drugie i oddzielamy przecinkiem od listy. Structural patterns are bridge, decorator, flyweight, etc. Et al., et alia, and others. Używa się go najczęściej w bibliografiach i gdy kogoś cytujemy. Wymieniając autorów książki, możemy wymienić tylko jednego. Stosujemy raczej w piśmie. Spójrz na przykład. Inter alia, among others. To wyrażenie wydzielamy przecinkami. Używamy go, gdy zaczynamy wymienianie albo na samym końcu zdania. W wymowie raczej zamienimy na among others. Behavioral patterns are, among others, interpreter, mediator, and chain of responsibility. Behavioral patterns are interpreter, mediator, and chain of responsibility, among others. Ćwiczenie dla Ciebie. Którego ze zwrotów należy użyć? Za chwilę wyświetlę na ekranie prawidłowe odpowiedzi. Posłuchaj prawidłowych zdań i powtórz za mną. A computer has various components, e.g. a hard drive, motherboard, or extension cards. In object-oriented programming, methods reflect the behaviors of objects, i.e. operations which can be performed on them. Some design patterns have funny names: proxy, factory method, builder, lightweight, etc. Felicen M. et al. How to design programs. Examples of codes are, among others, a password, PIN, and username. To już koniec tej lekcji. W dodatkowych zadaniach znajdziesz jeszcze jedno krótkie ćwiczenie, które pozwoli Ci lepiej zapamiętać skróty. Do zobaczenia!